Hej, czy będziesz popełniał błędy w uwodzeniu na początku? To są częste pytania wielu facetów. Błędy dla ciebie, dla mnie informacje zwrotne, bo nie ma czegoś takiego jak błąd. Po prostu dostajesz informację zwrotną, że coś zrobiłeś w ten sposób, ale możesz to zawsze zrobić lepiej. Zawsze będziesz na początku dostawał informacje zwrotne. Informacje zwrotne również będziesz dostawał później, jak już będziesz zaawansowanym w uwodzeniu, jak już będziesz naprawdę asem podrywu, będziesz miał wiele kobiet, z którymi się spotykałeś, również będziesz dostawał informacje zwrotne. Nie ma idealnych facetów, którzy podejdą do każdej kobiety, w sensie podejdą i dostaną od każdej kobiety numer telefonu. Ja nie spotkałem takiego faceta w historii swojego życia. Podejść do każdej kobiety można, oczywiście, że tak, i do każdej kobiety podszedłem, do której miałem ochotę, ale dostawałem również od kobiet, nie dostałem numeru telefonu, nie spotkała się ze mną, normalne. Z wszystkich kolegów, których znam, mogą wyglądać jak Mr. Hollywood, mogą być wykształceni, mogą nie wiadomo co sobą reprezentować, też kogokolwiek w życiu poznałem, jakiegokolwiek faceta, każdy dostał, nie dostał od kobiety numeru telefonu, od każdej, lub dostał jakiegoś tam kosza. Dla niektórych kosza, dla niektórych informacje zwrotne. Więc pamiętaj o tym, że wszyscy faceci dostają od kobiet informacje zwrotne. Jedni oczywiście, jeżeli jesteś początkujący, będzie tych informacji zwrotnych więcej. W późniejszych okresach to będą jakieś drobne kropeczki nad i. Drobne, ponieważ już wiesz, jak postępować, czujesz się w tym pewnie i to są po prostu jakieś takie małe uchybienia, które gdzieś tam czasami mogą wracać do ciebie. Dlatego najważniejszą z rzeczy nie przejmować się tym, iść do przodu i podchodzić do najpiękniejszych kobiet na świecie, do kobiet, które cię naprawdę podobają, nie bać się, żyć pełnią życia. Nie bądź tym przestraszonym facetem, który siedzi znowu z tymi 10 swoimi zdałnionymi kolegami przy piwie i tylko patrzą i mówią: Boże, jakby było to fajnie podejść w końcu do tej pięknej kobiety. Hej.